specjalne życzenia panu burmistrzowi. To jest na to miejsce. Zapraszam pana wójta gminy Radzyń Podlaski, Wiesława Mazurka, który wiem, że takie gratulacje chciał złożyć oficjalnie. Panie wójcie, zapraszam do mikrofonu. Ewentualnie możemy udzielić mikrofonu w inny sposób albo do mówienia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, chciałbym w imieniu własnym, ale też i mieszkańców gminy Radzyń Podlaski złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim pogratulować zaufania społecznego, jak trudno jego zdobyć jest w jego osobiście. Pamiętamy wszyscy jeszcze, kiedy Dominiku byłeś wójtem gminy Radzyń Podlaski. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co jest przed nami, myślę, że jesteśmy w stanie połączyć siły, wiele dobrego zrobić, ponieważ nie jest to możliwe, żebyśmy rozłączyli miasto z gminą. Nie tylko nasze osobiste więzy, ale przede wszystkim wspólne inwestycje, wiele przedsięwzięć, które służą zarówno miastu, i gminie Radzyń Podlaski. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie wyjątkową kadencją, że przy sprzyjających warunkach ogólnych będziemy mogli zrealizować wszystko, o czym mówiliśmy przed wyborami, ale też to wszystko, co będzie potrzebne dziś nam wszystkim, by żyło nam się lepiej, wygodniej, ale też i bezpieczniej. Życzę Tobie, Radzie Gminy, mieszkańcom miasta, żeby miasto rozwijało się w dobrym tempie, żebyśmy podążali jako gmina za Wami, a czasami może próbowali uprzedzać, ale to w ten dobry sposób, nie rywalizować, a pomagać sobie, tworzyć wspólne plany, wspólne zamierzenia, wspólnie je realizować, to co jest oczywiście możliwe wspólnie. I żebyśmy na koniec naszej pierwszej, długiej kadencji, bo po raz pierwszy nasza kadencja jest pięcioletnia, mogliśmy dzisiaj wszystkim Państwu spojrzeć w oczy z radością, powiedzieć, że zadanie wykonaliśmy bardzo dobrze. Ja tu jeszcze mam pewną niespodziankę, żeby Panu Burmistrzowi pracowało się wygodnie, bezpiecznie, ale przede wszystkim, żeby się nie martwił. Panie Burmistrzu, ponieważ jesteś naszym pracownikiem, udzielam Ci urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji. Szczęść Boże.